Witam Was serdecznie. W tym filmiku pokażę Wam, jak Tritrony Pro Plus ustawić tak, aby dobrze się nam grało w Call of Duty lub inne gry. Zaraz mówię Wam, jak je się podłącza. Tutaj po USB podłączamy z przodu pod konsolę. Ten jest wyjście właśnie czatu. I tu podłączamy też optycznym wejściem też pod konsolę PlayStation 4, tylko z tyłu. Przejdźmy teraz do głównego tutaj panelu. Włączę to, żeby to mi przeszkadzało. Teraz tak, gdy już włączymy nasz dekoder, przejdźmy teraz do ustawień time delay. Teraz włączone jest. Włączone. Dobra. Teraz tak, time delay to ustawiamy tutaj na maksa w dół. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Maksymalnie w dół i ustawiamy raz, dwa, trzy, cztery do góry. Tylko tak szybko w miarę, żeby nie przeskoczyło za daleko. Potem tak, time delay CTR. Ustawiamy też tutaj na maksa w dół. Tylko w tym przypadku ustawiamy raz, dwa, trzy razy do góry. Ok, tu wyłączamy. To też jest ustawiamy wyłączone. DRC tak samo wyłączone. I głośność ogólną, tak teraz można ustawić, to ustawiacie sobie głośność, tam można ustawić na maksa i tam z dwa poziomy zejść niżej. Dobrze, przejdźmy teraz do słuchawek. Tak, tu jest ten panel od słuchawek. Tutaj macie, tutaj jest kamera, tu macie regulację głośności czatu, czyli to co słyszycie jak tam z kolegami na PlayStation 4 czy PlayStation 3 rozmawiacie, to tu sobie regulujecie głośność tego co słyszycie. Tu macie wyłączenie, włączenie mikrofonu, tu jest podłączenie pod PlayStation 4, można tędy podłączyć mikrofon. Na początku było, na początku się podłączało tutaj przez to wyjście, bo jeżeli nie było podłączone, to strasznie słabo było słychać czat. Znaczy to słabo było nas słychać w czacie, to podłączało się tym kablem, ale po update'cie jest teraz wszystko w porządku i nie trzeba tego kabla w ogóle podłączać. Tu macie głośność ogólną. Automatycznie jak podgłaśnia się do góry, do dołu, to wszystkie te, czy to przedni, tylni, głośnik centralny, razem wszystkie naraz o jeden ton na przykład idą do góry. Tu tak samo możecie na przykład, gdy rozmawiacie z kolegami, a gracie jakąś grę i głośno jest, to można też wyłączyć, czyli wyłączyć głośność gry, ale czat nadal będzie słychać. Zaraz Wam pokażę takie ustawienia, no według mnie, które są... No nie mogę powiedzieć, że są najlepsze, bo są dobre dla mnie. Teraz tak, dajemy sobie do góry tutaj maksymalnie niebieski. Tym dajemy dwa razy do góry. Czekamy chwilę. Teraz tak, tutaj dajemy, aż się zaświeci. Takie jest przejście, zobaczcie, jest przejście, nie wiem, czy to widać na kamerze, przejście z niebieskiego tutaj o z tego ciemnego niebieskiego w ten jaśniejszy niebieski. O, takie ustawienie żebyście mieli. Tak, teraz subwoofer schodzimy maksymalnie na dół, dajemy go tylko tam raz do góry i wystarczająco jest. Ok, i tu musimy mieć takie przejście. To jest moje ustawienie, na takim ustawieniu ja gram. Pokażę Wam jeszcze inne ustawienie. Wyciszymy to na maksa. Jeszcze jedno ustawienie. Bo takie ustawienie bardziej na free for all. To ustawiamy w ten sposób. Tutaj tak, żeby o przejście na maksymalny ten ciemny niebieski ustawiamy. Maksymalny ciemny niebieski. Tylny głośnik ustawiamy raz, dwa, trzy razy głośniej. I subwoofer ustawiamy maksymalnie na dół i raz do góry. O, coś takiego. To może być na free for all dobre ustawienie. I jeszcze jedno takie ustawienie, muszę sobie sprawdzić, Wam zaraz pokażę. To będzie tak. Ustawiamy tutaj wszystko znowu na maksymalnie niebieski. To jest przejście, jak weźmiemy do raz do góry, to mamy ten jaśniejszy niebieski. To jest ten ciemniejszy. I teraz tak, tutaj tak, tylnie ustawiamy raz, dwa, trzy razy do góry. Centralny ustawiamy raz,
dwa do dołu i zielony ustawiamy maksymalnie do dołu i raz, dwa, trzy do góry. To jest takie, no takie trzy ustawienia, z których ja korzystam. No najczęściej korzystam z ustawienia, wam pokażę jeszcze raz. Według mnie jest tam najlepsze. To ja korzystam z tego tutaj maksymalnie na niebieski. Bierzemy raz, dwa do góry. I całością bierzemy o tutaj, żeby się na jasno wziął. I subwoofer zjeżdżamy na maksa w dół i raz do góry. Ok, i to będzie coś takiego. A teraz wokalem pokażę wam, jak na PlayStation ustawić konfigurację tych słuchawek. Wchodzimy tutaj w dźwięki, ekran, ustawienia wyjścia audio. Tutaj wybieramy tak, wybieramy digital. Ok. Tutaj Dolby Digital, które damy OK. No tak jak teraz, tutaj ustawiamy na czat głosowy. Tutaj format audio, bierzemy Dolby Vision. Tutaj to. I OK. I tak wyglądają ustawienia tutaj na PlayStation 4. Jeszcze można sobie dostosować głośność czatu, też można tutaj wyregulować za pomocą tego suwaka. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.